tu żeście się nas naoglądali, na pewno na maksa. Dzisiaj nie będziemy rozmawiać o tych świecidełkach, bo o tym rozmawialiśmy w poprzednim odcinku, no to i to nie jednym. Dzisiaj porozmawiamy o refulacji, która miała miejsce w 2019 roku na plażach gminy Władysławowo. Była to Karwia, Ostrowo, Jastrzębia Góra. No i jaki to ma wpływ na rozewskie łowisko, to które słynie z kamieni. Bogusław, jesteś tu bardzo często, znasz to łowisko od podszewki, znamy ten nasz kamień, franek, ten wystający z wody. Czasami ciężko do niego po sztormach dojść, a widzę, że dochodzicie do niego w zasadzie no, w wodzie prawie że po kolana. Co się dzieje? No tak, raz, że stan wody jest troszkę niższy, a dwa, no mieliśmy tą refulację teraz. Trzeba zaznaczyć, to jest też druga refulacja, bo kilka lat temu była też tylko troszeczkę mniejsza. Mniej tej plaży tam nasypali. No i bardzo szybko ten piasek zabrało. No tutaj było tak, że wschodnia strona rozewia została totalnie zasypana. Tam, gdzie brały ryby, to chodziło się w wodzie do kostek, po piasku. Nie ma kamieni. A wcześniej tam były kamienie. No teraz była ogromna refulacja, bo zostało nasypane około, jak twierdzili, 100 metrów plaży, a było z 15. Tak, i to odcinkowo, słuchajcie, naprawdę no, robi to wrażenie. Na długim odcinku. Wiem, że koledzy tam w lecie pływali łódkami. Bardzo blisko brzegu jest, bardzo głęboko. Także tam trzeba będzie też w sezonie sprawdzić miejsca. To mogą być dobre miejsca do łowienia z plaży, no, metodą surfcastingową, gruntową. No, przypuszczam, że każdą metodą. Tam jest mega głęboko. No ale słuchaj, jeżeli mówimy o troci, no bo mamy te świecidełka na troć, no i ta seria się nazywa troć, no to jednak rozewie mimo wszystko te kamienie tutaj robią furorę. Ja uwielbiam to miejsce, dlatego że przypomina mi kamienie na Dunajcu, gdzie wychowałem się wędkarsko. No a tutaj jest lewa strona rozewia totalnie zasypana piaskiem. Czyli mówisz już teraz po tej refulacji, która miała miejsce przed sezonem letnim, trzy miesiące później, czy nawet dwa już? Tutaj franek jest oczywiście sztandarowym kamieniem. Natomiast jest kilka kamieni tam, nie wiem czy niektórzy dotarli na YouTubie do filmiku, gdzie holuje piękną troć, tam ponad 70 cm. Z kamienia i z tego kamienia schodzę do wody po piersi. W tej chwili tam jest wody do kola. I ten czubek tego kamienia jest, to wystaje z piasku 20 cm, a koło niego było wody do piersi. No tak, no mówię, czyli to półtora metra gdzieś. A skąd ten piasek się wziął? No przypuszczalnie z tej refulacji. No ale wiadomo było, że zrobią tą refulację i ten piasek, no niektórzy mówili, że prędzej czy później tak będzie na plaży we Władysławowie i plaża Władysławowa będzie miała 500 metrów, nie? Bo tam jest jednak ten port, wiesz, i ten piasek, no tam zatrzyma, jeżeli będzie aż tak daleko chodził, nie? Ale pomyślmy o tym, jak o tych miejscówkach do troci łowienia. Ta troć tu się trzymała, bo tutaj miała specyficzne warunki, bo były te kamienie. Jeżeli nawet te kamienie teraz będą zasypane w połowie, no to się bardzo zmieni ten krajobraz tam powoli. To znaczy tak, zmienił się. Jest, powiedzmy, troć. Może nie przypłynąć bliżej brzegu, no bo lubi kamienie, wśród kamieni tam zakamarków jest więcej żyjątek, które sobie może tam pożreć. Ale wędkarz po tym piasku może dalej wejść. I przypuszczalnie dalej, no nie wiem, trzeba by popływać, popatrzeć w czystej wodzie prześwietlonej, albo ponurkować i zobaczyć, co się tam dalej stało. Czy to zostało zasypane od brzegu, nie wiem, na 500 metrów i jest sam piasek i łowisko się zepsuło. Ale niekoniecznie. Dlaczego? Bo na wiosnę z drugiej strony, od strony Chłapowa, Władysławowa, była piękna plaża i było dużo piasku, a w tej chwili są kamienie. Czyli to tak meandruje. Tak, także tutaj powiedzmy przyszedł piasek na stronę rozewską od strony Jastrzębiej Góry, a od strony Władysławowa piasek zniknął. W zależności jakie będą kierunki sztormów, a no Polska ma to do siebie, że mocniejsze i więcej wiatrów jest zachodnich, północno-zachodnich,
no to chyba ten piasek zostanie przerzucony znowu na drugą stronę. Bo nie wiem, czy pamiętasz, 2-3 lata temu od strony Chłapowa do połowy falochronu był piasek. Tam było tak, że można było wejść na murek, siąść na murku, spuścić nogi i stawało się na piasku. A falochron ma około 3 metrów wysokości. Tak. Czyli tam było 2 metry piasku, a teraz go nie ma. No nie ma, to jest prawda. Jest we Władysławowie naprawdę. I tam będziemy mieli taką długą plażę, że chyba te ci kwaterodawcy już nie będą mogli podawać, ile jest metrów do morza, bo to im się nie będzie opłacać. Będą musieli metrów do plaży, bo plaża będzie miała 200 metrów. To wiesz, już komercyjnie nie będzie grało, nie? Wróćmy jednak do tych kamieni. Według ciebie to, że tutaj troszeczkę tego piasku znajdzie, my dalej będziemy mogli penetrować to łowisko, dalej po prostu iść i teoretycznie to nie będzie miało jakiegoś wpływu negatywnego, co? No przypuszczam, że nie. To jest ogólnie tutaj falochron rozewski to jest około 900 metrów plus, nie wiem, powiedzmy, no, to łowisko Rozewie, tak ogólnie znane, czyli powiedzmy od falezy do zejścia 16 ma około tutaj ponad 3 km. Bywało tak, że koło zejścia 16 wchodziło się 5 metrów do wody albo w ogóle rzucało się z brzegu, bo 10 metrów od brzegu było po pachy wody. I były ryby pod samym brzegiem. Morze w stosunku do na przykład jakiegoś jeziora i tego typu łowisk jest po prostu co roku inne. Ty tu przyjeżdżasz, no, tak, co chwilę tak. I masz inne łowisko. Tutaj jeśli nie ma mnie przez, nie wiem, 1, 1,5, 2 sztormy, no to trzeba się uczyć łowiska od nowa. Gdzie można wejść, gdzie nie można wejść. Bo też widzimy nieraz, stoimy koło sztandarowego Franka, gdzie patrzą, a stoją koło Franka, wchodzą na wprost i wpadają po pachy do wody, bo to się nie da na wprost, trzeba po skosie. Tak, i czasami ja też idziesz dosłownie 500 metrów po rewce, którą w zasadzie z brzegu nie widać, nie? A do brzegu nie da się wrócić, bo... Nie da się wrócić, musisz z powrotem iść, a nie daj Boże, jakbyś chciał tak troszeczkę połowić do późna, to jest to niebezpieczne, nie? Wspomniałeś już tak na sam koniec, że to jest druga refulacja. Pamiętasz tą pierwszą refulację i jak szybko nie było refulacji? Nie interesowałem się tą plażą, gdzie to wysypywano. To było tam, powiedzmy, zachodnia strona Jastrzębiej Góry. To był okres kwiecień i weekend majowy, kiedy to było dokonywane i my, powiedzmy, tutaj na Rozewiu z kolegami wędkując widzieliśmy dany statek przystosowany do pobierania z dna tego piasku i w momencie, kiedy ten statek już przepływał tam, zaczynał, no, to około godziny, dwóch przy prądzie z tamtej strony tutaj Rozewie było wyłączone z łowienia, bo była mętna woda. No dobra, ale mówisz, tu w Jastrzębiej Górze była ta refulacja ileś lat temu i ona bardzo szybko przyszła też tutaj na te kamienie, ale to się wypłukało, piasek poszedł dalej i kamienie dalej były takie jak zawsze. Nie? Znaczy to zrobiło się mniej więcej tak jak jest w tej chwili, to znaczy najpierw została wypłycona z piaskiem, później ten piasek przewędrował, został przesypany na wschodnią stronę falochronu od strony Władysławowa i to było tak na grubość około 2 metry mniej więcej. I tam, gdzie były te 2 metry piasku, to w tej chwili nie ma już tego piasku. Są znowu odsłonięte kamienie. Ale to jest proces wieloletni, nie? No to tak jest... Tak jak mówisz, to wychodzi jakby jeden sztorm, jedna zima, ale to parę lat, nie? To 2-3 lata. No właśnie. 2-3 lata. No. Dobra, słuchajcie, będziemy kończyć. Dosyć ciekawie się zapowiada po tej refulacji. Sama plaża, warto byłoby tam troszeczkę połowić metodą surf castingową, zresztą na pewno zrobimy o tym też jakieś filmiki, bo jest po prostu głęboko. Co już żeśmy też zauważyli pływając za Okoniem na naszym ribie Władek Team z Wiesławem Kępką. No, na pewno tam się pojawimy połowić na grunt metodą surfcastingową, natomiast będziemy badać tutaj jeszcze to Rozewie i spodziewajcie się, no chyba już teraz filmików już na pewno nie przy stoliku, a na pewno nie przy żółtym, na pewno w wodzie. Dzięki wielkie za długaśny wywiad. Do zobaczenia wkrótce nad wodą. Trzymajcie się, cześć. Pozdrawiam, cześć.